Człowiek o fosforyzujących sznurowadłach przeniósł wzrok na aniele. Miał oczka małe i poczciwe, odrobinę tylko szalone. Na froncie kitelka iskrzyły mu się setki guzików poprzyklejanych starannie w orientalne wzory. A ja nic nie znalazłem. Chciał mnie zatrudnić jeden bogaty polonijny, ale chodziło o powielanie kaczora Donalda na plastikowych nocniczkach. To też jestem nadal wolny, łapię co się da. W lipcu byliśmy w południowej Francji, Dumbo i ja, gdzie zapylaliśmy kukurydzę na pewnej bardzo ogromnej farmie. A teraz pracowałem przy żniwach. W tym stroju? Spytała uprzejmie Aniela. Nie, w slipkach. No to przynajmniej. O co ci chodzi? Zdziwił się Bernard. Gdyby nie upały, pracowałbym w tym. To bardzo przyjemny i praktyczny strój. I przy tym fascynujący. Dziękuję ci. Lubię zwłaszcza ten kitel. Dostałem go od pewnego magazyniera. Oczywiście nie wszyscy to doceniają. Masy w ogóle z najwyższym trudem przyjmują nowatorstwo także w dziedzinie ubioru. Masy boją się działań niekonwencjonalnych, co ma oczywiście głęboko idące katastrofalne skutki dla sztuki, kultury, a nawet gospodarki narodowej, że już nie wspomnę o życiu prywatnym poszczególnych jednostek. Przez ten rok pojąłem, że powołaniem mym jest uprawianie sztuki wszędzie i w każdy możliwy sposób. Ubiór też może być formą działania artystycznego. Bez wątpienia, przyznała Aniela z morderczą ironią. A cóż to tak lśni na twojej piersi? Ach, odparł Bernard niedbale, lecz z utajoną dumą. To tylko kolekcja guzików. Przyznam ci się, dziewczyno z nogami, że mam na temat guzików nieszkodliwą manię. Odkryłem ich istnienie zupełnie przypadkowo. Od któregoś dnia stwierdziłem, że mój kitelek w sposób bardzo rozległy otwiera się na brzuchu. Krótko mówiąc, kitel był prawie do wyrzucenia. W rozpaczy udałem się po radę do mojej gospodyni, a ona, wyobraź sobie, powiada, że trzeba po prostu przyszyć guzik, bo się odpruł. Udostępniła mi swoje pudełko z przyborami do szycia i otóż z największym zachwytem ujrzałem w nim całe mnóstwo prześlicznych guzików, wśród których były nawet sztuki XIX-wieczne, z czego jeden z armii carskiej. Widząc mój zachwyt, ta dobra kobieta sprzedała mi wszystkie guziki za głupie 300 franków, a że tyle akurat miałem, dobiliśmy targu natychmiast. I tak zapoczątkowałem moją kolekcję, która w tej chwili liczy już 2819 sztuk. Tu, wskazał na swą pierś, poprzyklejałem dublety. Ach, ach, powiedziała Aniela, kiwając głową, a ten miś? Kupiłem sobie we Francji, rzekł Bernard z dumą. Lubię jego kolor i przytulną fakturę, a poza tym on ewokuje pozytywne zachowanie ludności. Wszyscy się śmieją. Do niego zapewne.